Zrobiłem zrzut z ekranu z ćwiczenia dotyczącego uzupełnienia informacji na temat trójkątów i będę pracował przede wszystkim na cyfrowym papierze. A później możemy uzupełnić te informacje w elektronicznej wersji zadania. A więc w treści zadania powiedziane jest, że odcinek BC jest równoległy do DF. Zatem BC jest równoległy do DF. Figura jest narysowana bez zachowania odpowiedniej skali. W porządku. Później mówią nam, że kąt CEF jest przystający do kąta BAC. CEF, więc to ten kąt, jest przystający do kąta BAC. O, przepraszam, tutaj. CEF jest przystający do BAC. BAC jest więc przystający do tego tutaj kąta. Dalej mówią nam, że CFE jest przystający do ABC. Kąt CFE. CFE jest przystający do kąta ABC. Kąt ABC. W porządku. Mówią nam też, że odcinek CF jest przystający do BC. CF jest przystający do BC. W porządku. Następnie mówią nam, że BDE jest przystający do ACB. Zobaczmy. BDE jest przystający do a, C, B. To ten tu. Z kolei mówią nam, że DE jest przystający do AC. DE. DE jest przystający do AC. I na końcu mówią nam, że B, E, D jest przystający. Zaznaczę to innym kolorem. Więc kąt BED jest przystający do BAC. A, C. B, 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 kąt BED, więc ten tutaj jest przystający do BAC. Kąt BAC to ten zaznaczony tutaj na niebiesko. Więc skoro mamy już taki znacznik, to ten kąt ten zaznaczę na niebiesko. Więc to jest ta część informacji. Teraz już jesteśmy gotowi, żeby przejść do dowodu. Zawsze dobrze wiedzieć, co się udowadnia, dlatego od razu przejdźmy do rzeczy. I zobaczmy jaki dowód mamy przedstawić. Ostatnim stwierdzeniem w tym zadaniu jest, że trójkąt BCA jest przystający do BCE. Jest przystający do BCE, ponieważ i my musimy podać dlaczego tak jest, w oparciu o to co dowiedziemy uprzednio. Przede wszystkim udowadniamy jednak, że trójkąt BCA, trójkąt BCA, który to ten trójkąt tutaj na górze, to jest BCA jest przystający do BCE. BCE to ten trójkąt, trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół. Więc to właśnie staramy się udowodnić, że to jest przystające do tego. Ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta. Więc to jest to, co musimy uwzględnić. Wszystko, co wiemy o tych trójkątach, to to, że mają wspólny bok, który jest równy samemu sobie na mocy zwrotności relacji równości. Nie mamy żadnych innych informacji. Musimy dojść do tego, czy może inne boki są przystające, albo czy inne kąty lub coś innego, abyśmy mogli udowodnić to stwierdzenie. Zobaczmy, co jest już udowodnione. Najpierw podane zostało stwierdzenie i nie musimy go sprawdzać, ale dobrze jest prześledzić tok myślenia, który prowadzi do takiego stwierdzenia. Trójkąt BCA jest przystający do BDE. BCA jest przystający do BDE. BDE. BDE na mocy cechy przystawania kąt bok kąt. Mamy kąt bok kąt, kąt bok kąt. Ten potrójny łuk odpowiada tutaj D, a tutaj C. To widać także tutaj. D jest po środku tutaj, a C jest po środku tutaj, a więc sobie odpowiadają. To ma sens. Ten kąt, o przepraszam, ten bok DE powinien odpowiadać C, A i widać to tutaj DE odpowiada C A Na podstawie tej kolejności E następuje po D, A po C, a kąt E powinien odpowiadać kątowi A i tak rzeczywiście jest. Kąt E odpowiada kątowi A i rzeczywiście tak jest, więc to jest całkowicie poprawne. Kąt bok kąt kąt bok kąt przez to, że skierowali te trójkąty w ten sposób, dość trudno to pokazać. Byłoby trochę łatwiej, gdyby były ukierunkowane w ten sam sposób. Niemniej jednak jest to poprawne. Na mocy cechy kąt bok-kąt te dwa trójkąty, te dwa trójkąty są przystające. Dalej mówią nam, że coś równa się czemuś, ponieważ odpowiadające sobie części trójkątów przystających są przystające. To już jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ. Dopiero co udowodniliśmy że... Dopiero udowodniliśmy, że ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta u góry, więc mówiąc, że części trójkątów są do siebie przystające, prawdopodobnie chodzi im o te właśnie trójkąty. I co możemy zrobić? Które części są jednakowe w tych dwóch trójkątach? Co pomoże nam dojść do wniosku, że ten trójkąt na górze jest przystający do tego u dołu? Jedyną informacją o tym, że ten trójkąt po lewej stronie, trójkąt BDE, jest przystający do środkowego trójkąta, jest wspólny bok. Więc może moglibyśmy powiedzieć, że ten bok odpowiada któremuś z boków tu na górze. I faktycznie tak jest, bo są przystające i to nam daje informacje na temat tego środkowego trójkąta. Zastanówmy się nad tym. Może to niekoniecznie jest prawdziwe, ale na pewno sensowne, robocze założenie. Więc ten bok tutaj, BE, BE, jeśli spojrzymy jak BE, powinno odpowiadać BA. BE, pamiętajcie, jest między niebieskim, jest między niebieskim i nieoznaczonym bokiem, więc pomiędzy niebieskim i nieoznaczonym bokiem, więc te dwa boki powinny być jednakowe, opierając się na tej informacji. Więc to zmienię kolor. To powinno być przystające do tego. I teraz mamy ciekawą sytuację, ponieważ mamy dwa przystające boki tego środkowego i tego górnego trójkąta. Zapiszmy to tutaj jako naszą tezę roboczą. Możemy powiedzieć, że odcinek BE jest przystający lub że długość jest równa BE jest przystający do BA ponieważ odpowiadające sobie części trójkątów przystających są przystające to nie jest prosta rzecz ale najważniejszą podpowiedzią jest to że powiedzieli nam że te dwie rzeczy są przystające i potrzebujemy kilku informacji na temat tego środkowego trójkąta a one mają wspólny bok mam nadzieję że jest to wystarczająco uzasadnione z kolei mówią nam że trójkąt BCA trójkąt BCA jest przystający do FCE f C, E. Rozpoczęliśmy od F i rozpoczęliśmy od B. To ten bok z podwójnym kątem. Później wzdłuż tego boku i tego boku z fioletowymi znacznikami. I to wydaje się być uzasadnione na mocy cechy kąt, kąt, bok. Kąt, kąt, bok. Kąt, niebieski kąt, podwójny fioletowy kąt i pojedynczy fioletowy bok. Kąt, kąt, bok. Kąt, kąt, bok. Więc to jest uzasadnione, tak jak powinno, no chyba że w zadaniu jest jakiś błąd. Potem mówią nam. Potem nam mówią, że odcinek AC jest przystający do CE, ponieważ. Więc AC jest przystający do CE, więc dopiero co doszliśmy do tego, że górny trójkąt jest przystający do tego tutaj na dole, więc prawdopodobnie jest tak, ponieważ są to odpowiadające sobie boki w trójkątach przystających. Możemy to sprawdzić. Jeżeli to jest przystające do tego, zobaczmy. AC jest. AC jest między niebieskim i nieoznaczonym kątem. ACE jest między niebieskim, a nieoznaczonym kątem. Nie zaznaczyłem go. Więc AC. AC jest rzeczywiście przystający do CE. Jest rzeczywiście przystający do CE. Dochodzimy do czegoś interesującego, ponieważ pokazujemy, że ten górny. I to było przydatne, ponieważ jest to wspólny bok z tym środkowym trójkątem, którym się zajmujemy. Więc teraz pokazujemy, że ten górny trójkąt ma wszystkie boki takiej samej długości, jak boki tego trójkąta tutaj. Więc to jest bardzo przydatna informacja. O, i jeszcze muszę dokończyć to. AC jest przystający do CE. AC jest przystający do CE. Ponieważ są to odpowiadające sobie boki w trójkątach przystających. Więc zapiszę, zapiszę to na czarno. Zatem odpowiadające boki, odpowiadające sobie boki. No i w końcu przechodzimy do ostatniego etapu. Możemy już powiedzieć, że trójkąt BCA, ten górny trójkąt, jest przystający do trójkąta BCE, ponieważ wszystkie boki są jednakowe. Więc bok, bok, bok przystawanie bok 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 A teraz sprawdźmy nasze odpowiedzi. Włączę teraz to ćwiczenie, przesunę w dół. Najpierw muszę wpisać Najpierw muszę wpisać, że odcinek BE jest równy BA. Wpiszę BE jest równy B i to jest na pewno poprawne, ale wprowadzę to tutaj jest równy BE. I mamy BE, albo odcinek BE jest przystający do AB. Ja wpisałem BA, ale to jest to samo. A teraz odcinek AC jest przystający oczywiście do CE, ponieważ są odpowiadającymi częściami. ponieważ są odpowiadającymi częściami. No i na koniec. Te dwa trójkąty są przystające na mocy cechy bok bok bok, cechy przystawania bok bok bok. A teraz sprawdźmy. Sprawdźmy nasze odpowiedzi. Myślę, że jest dobrze. Jestem gotów sprawdzić moje odpowiedzi. Tak, jest prawidłowo.